Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest Kamil Zieliński, student, instruktor, a przede wszystkim pływak. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby z Tobą porozmawiać o Twoich wyczynach pływackich, o Twoich osiągnięciach. Dużo się dzieje w Twoim życiu i powiedz tak naprawdę, czym się teraz zajmujesz, co pochłania Ci najwięcej tego czasu? Ogólnie teraz kończę studia, skończyłem w sumie studia, pozostała mi obrona ze względu na to, że właśnie bardzo moje życie było aktywne w ostatnim czasie. Dwie prace magisterskie mam do napisania, a obecnie uczę pływać w projekcie takim z Ministerstwa Sportu. To jest taka moja praca, powiedzmy, dorywcza na to, że mogę coś sobie zarobić i przy okazji napisać pracę magisterską. Oraz mieliśmy też taką właśnie szaloną akcję z chłopakami właśnie z Tarnobrzega, ze Sztajmesów. Tratwę trip do Warszawy. Właśnie wsiedliśmy sobie na tratwę w Tarnobrzegu, wysiedliśmy w Warszawie także. Przybliż mam może tą wycieczkę taką, tą wycieczkę? Jak to można... Wycieczka była tak samo spontaniczna w sumie jak całe moje życie. Wpadł pewnego dnia, ktoś rzucił pomysł, żeby wsiąść na coś na Wiśle i żeby gdzieś popłynąć. I tak ta myśl gdzieś tam była kontynuowana, aż w końcu chłopaki razem ze mną zbudowaliśmy tratwę. Każdy gdzieś tam swój gwoździk wbił. Jakieś tam plany były. Ogólnie konstrukcja była zbudowana na 10 beczkach 200-litrowych. No i wsiedliśmy na tratwę i pokonywaliśmy takie odcinki 50-60 km i w piąty dzień znaleźliśmy się w Warszawie. Taki był nasz cel i go osiągnęliśmy. A na tych przystankach, czy ktoś Wam pomagał, czy po prostu sami dla siebie, tak? Mieliście wszystko ze sobą. Jak to wyglądało? Każdy miał przygotowany śpiwór, namiot. Mieliśmy dwa namioty, każdy miał swój śpiwór, karimatę. Jedzenie mieliśmy przygotowane w domu. I jakieś tam mieliśmy butle z gazem, także wszystko wieczorem koło 18-19 spływaliśmy z Wisły, rozbijaliśmy biwak i robiliśmy sobie jedzonko. Jeżeli nam brakowało jedzenia, picia, to zazwyczaj gdzieś tam była jakaś akcja Dęblin, był most i na przykład wysiadaliśmy, pytaliśmy ludzi przy brzegu, szliśmy do sklepu, kupowaliśmy praktycznie wodę, jakieś konserwy. Ostatnio stało się głośne o Twoim wyczynie na Ironmanie w Malborku, na zawodach. Zajęłeś tam 73. miejsce w kwalifikacji ogólnej i siódme w swojej kategorii chyba do 25 lat, jeżeli się nie mylę, tak? 25-29. Jak wyglądały te zawody? Na czym one polegały? Był to triatlon na dystansie Ironman, czyli najpierw się płynie 3,8 km. Następnie wsiada się na rower, jedzie się rowerem 180 km. Zostawia się rower w odpowiednim miejscu i biegnie się pełny maraton, czyli 42 km, 195 metrów. Który z tych etapów był dla Ciebie takim najtrudniejszym? No wiadomo, pływanie jest u Ciebie od zawsze, natomiast czy bieg i jazda na rowerze? Bardzo się bałem. Im bliżej było właśnie przygotowań, im bliżej było startu, to wiedziałem, że nie jestem bardzo przygotowany do biegu, ponieważ tak naprawdę nigdy w życiu nie przebiegłem półmaratonu ani maratonu. Jedyny jakiś wyścig biegowy to był właśnie na tydzień przed startami, był na 15 km przy Bysławicach i to był właśnie, uznałem to jako trening, jako właśnie taką zaprawę przed właśnie tym triatlonem. I właśnie obawiałem się tego, że gdzieś tam na rowerze może mi gdzieś tam ambicja ponieść, że za bardzo zmęczę nogi i jak zsiądę z tego roweru, to właśnie może być ściana i po prostu nie ukończę. A celem właśnie moim było ukończenie, nieważne w jakim czasie, celowałem ogólnie w taki czas około 14 godzin. Limit czasu był 16 godzin na ten cały start. No ale udało się 12 godzin 26 minut ukończyć całość. To ładny wynik w tej wszystkiej całej klasyfikacji. A takie najtrudniejsze momenty, bo wiadomo, jest taki pewnie w głowie psychiczna, czasami blokada może się włączyć. Czy już było blisko, że już następowała ściana i koniec? Szczerze mówiąc, nie było takiego momentu. Wychodziłem z takiego założenia, bo właśnie przygotowując się do tego triatlonu, to przede wszystkim czytałem książki i gdzieś tam opinie ludzi na ten temat i znalazłem takie ciekawe zdanie, że jeżeli się dobrze czujesz, to nadal jedz, nadal się nawadniaj. I wychodziłem z tego założenia, patrzyłem jaka jest pogoda i mieliśmy bardzo ładną pogodę, taką jak teraz, że było słonecznie. I przede wszystkim chodziło o dobre nawodnienie, o nawodnienie organizmu, bo wiadomo, węglowodany też przyjmowałem podczas tego wyścigu. No ale jeżeli się dobrze nie nawodnimy, no to te węglowodany nie będą przyswajane. No i w sumie czekałem na tą ścianę, aż w końcu ta ściana się nie pojawiła i powiedzmy na tej ostatniej pętli biegowej nawet przyspieszyłem i zrobiłem chyba najszybsze kółko na tym maratonie, także wszystko zgodnie z planem, że tak powiem. A najtrudniejszy moment taki psychiczny to był, jak wyszedłem z wody, ściągnąłem piankę i byłem całkowicie mokry, założyłem spodenki rowerowe i takie rękawki,
ocieplające, bo to było o godzinie 6 rano wystartowaliśmy, a o 7 rano wyszedłem z wody, godzinę 1 przepłynąłem cały dystans. No to jeżeli człowiek jest właśnie taki mokry i wsiądzie na rower, jeszcze jedzie z dobrą prędkością, to naprawdę jest zimno i praktycznie przez pierwsze 15 km to była walka właśnie z organizmem, żeby złapać temperaturę i powiedzmy ta jazda na rowerze przypominała właśnie taki trzęsący się czołg. To było bardzo, bardzo fajne, zawody były zorganizowane. Jeżeli jedna tam było praktycznie chyba z 20 osób, które stały z bidonami, z żelami, z bananami, także jeżeli się nie złapało pierwszego bidonu, to tam jeszcze 16 bidonów było do wzięcia. Ogólnie na rowerze mieliśmy 6 pętli po 30 km i na 29 km właśnie mieliśmy taki pit stop żywieniowy, także można było jechać i przede wszystkim osoby, które tego nie łapały, to ja jechałem z dużą prędkością i one w sumie walczyły w wyścigu. Skąd ten pomysł, że akurat triatlon i spróbuję sił? Skąd ten pomysł? Pierwszy triatlon, w sumie, który ukończyłem, był 3 albo 4 lata temu. Dystans sprinterski tutaj w Sandomierzu. Były to Mistrzostwa Polski Lekarzy i zawody takie z cyklu amatorów właśnie o Puchar Ziemi Sandomierskiej. I wystartowałem w nim. Był to mój pierwszy taki sprawdzian i dostałem, powiedzmy, troszkę po nogach, takiej pokory, nauczki, bo to podbiegi były pod bramę opatowską, także dosyć ostry podbieg. Chciałem wystartować rok później, jednak właśnie złapałem kontuzję tutaj na jeziorze. Rozciąłem sobie strasznie nogę i praktycznie przez 2 dni nie mogłem chodzić, na praktycznie 2-3 dni przed triatlonem, także musiałem się wycofać. A skąd pomysł na Ironmana? Tata znalazł właśnie triatlon w Garwolinie. I pojechaliśmy tam na taki triatlon. Ja miałem rower zwykły, taki crossowy, do zwykłej jazdy na ulicy. A osoby, które tam gdzieś tam startują w tych triatlonach, to miały szosówki i praktycznie po 10 minutach zostałem właśnie zniszczony na tym rowerze. Ale w sumie fajnie to przyjąłem, ponieważ gdzieś tam na rowerze złapałem 13 pozycję, a bieg spowodował to, że skończyłem zawody na 4 pozycji. Także to był taki właśnie gdzieś tam znak, że może mógłbym coś jeszcze zrobić w tym triatlonie i tak pomysł się rzucił, że chciałbym kiedyś zrobić tego Ironmana. I tak wahałem się, w końcu stwierdziłem, że jednak zrobię to i szukałem jakichś takich zawodów, do których będę mógł w stanie się chociaż troszeczkę przygotować, bo to był pomysł w czerwcu praktycznie wymyślony. No i znalazłem zawody, które właśnie będą w Malborku 7 września. Wspomniałeś, że zadzwoniłeś do domu i powiedziałeś do rodziców, że startujesz. Czy oni Cię wspierają w tych Twoich działaniach? I kto jeszcze może Cię wspiera w Twoich startach? No przede wszystkim rodzice mnie wspierają i to taki właśnie jest jakiś tam bodziec, z którym można działać i gdzieś to motywuje. Przede wszystkim tata, który przez 5 lat moich studiów opuścił może 2-3 jakieś tam zawody moje, które były w Poznaniu i gdzieś tam w dalszej takiej okolicy. Ale tak, to praktycznie mam materiał z każdych moich zawodów i można naprawdę robić takie badania, materiały, wideo, że naprawdę gdzieś tam kiedyś będę miał pamiątkę z tego i już mam w sumie tą pamiątkę. Kto mnie jeszcze wspiera? W sumie moi znajomi, którzy gdzieś tam trzymają się ze mną i praktycznie uczestniczą gdzieś tam w moim życiu i zawsze gdzieś tam, jak coś wiedzą o mnie, gdzieś tam przybijają mi piątkę i to tak w sumie najbardziej motywuje. Jesteś z Tarnobrzega. Jak zaczynałeś? Bo chyba tutaj w Tarnobrzegu twoje pierwsze kroki, tak? No tak, no historia jest dosyć śmieszna, ponieważ zacząłem pływanie w sumie idąc do szkoły podstawowej. Każdy miał tam gdzieś tam naukę pływania podstawową, to wszystko. Takie osoby jak Marek Grons, pani Angelika Michalik, Robert Rybicki, Marcin Sobowiec, pani Teraska Krupa też właśnie pomogła mi w tym wszystkim. Ale takim punktem, który teraz moja trenerka Angelika Michalik tak bardzo wspomina, że w czwartej klasie, kiedy ja się dowiedziałem, że będę dalej w klasie pływackiej, ja bardzo nie chciałem pływać, to siedziałem pod kaloryferem i strasznie płakałem. I właśnie teraz od 4 lat z nią współpracuję i w sumie tworzę im od 4 lat obozy, które przeprowadzamy w Bieszczadach, w Cisnej. I tam w sumie z młodymi pływakami z OKS-u gdzieś tam bawimy się w to wszystko i zawsze co roku jest wspomniana ta historia, że siedziałem pod kaloryferem, a teraz jestem taki pływak. Czyli jakby nie chciałeś pływać, tak? No więc... tak, jakoś to. Po kilku miesiącach tego studiowania stwierdziłem, że to nie jest to, że nie chcę spędzić całego życia przy komputerze gdzieś w biurze. No i tata mnie w sumie zmobilizował, żebym zrobił sobie kurs instruktora pływania. Zrobiłem go w Warszawie. No i potem poszła decyzja, żeby pójść na AWF i dalej gdzieś tam rozpocząć tą, powiedzmy, karierę jakoś tam nauczyciela AWF-u. No i w sumie to była taka decyzja, żeby wrócić do pływania. No i w sumie nie żałuję tej decyzji, bo od momentu pierwszych zawodów akademickich gdzieś tam w Lublinie pobiłem rekordy uczelni i wciąż moje nazwisko, powiedzmy, od tych 5 lat wisi i
fajnie wchodzi się na basy, kiedy się widzi swoje nazwisko. Pamiętam, jak nieraz wyprzedzaliśmy się jadąc do Warszawy. Ja na swoje studia, ty na swoje, tak? Pamiętasz te momenty? To właśnie to był moment właśnie kursu instruktorskiego spływania. Tak. Pamiętam. A co ze sponsorami? Czy rozglądałeś się, czy ktoś się do ciebie odzywał? Jak to wygląda? No ze sponsorami troszeczkę jest ciężko, ponieważ praktycznie każdy wyścig, każde zawody to wiąże się z kosztem finansowym. Jednak tych sponsorów za bardzo nie ma, a powiedzmy w kraju jest coś takiego, że bardziej się wspiera młodzież niż taki sport seniorowski. Także indywidualnie raczej trzeba by szukać takiego sponsora. No jedynym sponsorem to właśnie jest portfel mój i portfel rodziców. Ja staram się gdzieś tam coś zarobić. Pracuję jako instruktor gimnastyki w przedszkolu, instruktor fitness pracowałem i to wszystko gdzieś tam się zbierało i te pieniążki się odkładało. I tak w sumie ja od rodziców nie ciągnąłem tych pieniążków na ten start w Ironmanie, tylko sam te 500 wsadziłem, chociaż chciałem sobie jakieś nowe super buty kupić, ale jednak. Jak ty tam jedziesz, patrzysz na innych zawodników, jak oni są przygotowani do tego, czy więcej energii wkładają, nie wiem. Szczerze mówiąc, ci osoby, które tam startują na tym triatlonie, to tak naprawdę nie są normalni ludzie, bo oni na pewno muszą mieć coś z głową, żeby pokonać właśnie taki morderczy dystans, jeszcze to lecieć na maksymalnych obrotach. I szczerze mówiąc, ja teraz jak podczas wyścigów pływackich też startowałem na dystansach sprinterskich i walczyłem, ja nie lubię odpuszczać, nie ma szans, że nie lubię dawać po prostu komuś ze sobą wygrać, tak samo na treningach. A tutaj moim celem było ukończenie, także jak ktoś mi wyprzedzał na rowerze, to ja w ogóle musiałem trzymać nerwy przy sobie, żeby po prostu nie przyspieszyć, bo chciałem ukończyć. A takie, no praktycznie są takie osoby, które mają w głowie coś takiego, że tak jak nawet takie obrazki w internecie, zesraj się, a nie daj się. Po prostu nie zatrzymują się, żeby się wysikać, tylko po prostu czasami nawet niektórzy sikają po nogach i lecą dalej, tylko po to, żeby jak najszybciej, żeby gościa dogonić, wyprzedzić. Wiadomo, zdarzają się takie rzeczy, że popełnią jakieś tam błędy żywieniowe i po prostu biegną, nagle maratona, to nagle w połowie szukają to i to jak gdzieś. I po prostu to już jest walka z głową, walka z organizmem, żeby się gdzieś tam powiedzmy nie robić majtki, tylko złapać to i to i powiedzmy zrobić co trzeba. Akurat była taka akcja, że na chyba czwartej pętli, gdzie biegłem, osoba przede mną się wywróciła dosłownie i chciałem jej pomóc, podobała, akurat przy sobie miałem maść rozgrzewającą właśnie w razie czego, ale powiedział, że ma 100 metrów do mety i on się nawet doczołga, ale po prostu ukończy. Czyli jakby de facto traciłeś swój czas, a jak inni? Czy są osoby, które potrafią się zatrzymać, czy raczej tam każdy już patrzy na siebie i wynik? Myślę, że w każdym człowieku jest jakiś tam duch fair play, nawet wracając do tej sytuacji, która się wydarzyła w lipcu, w sierpniu, gdzie właśnie na triatlonie po prostu zmarł człowiek i on wywrócił się na rowerze, także druga osoba zatrzymała się i akurat to był lekarz i reanimował go, no ale niestety gościa się nie udało uratować, także mi się wydaje, że tutaj niektórzy walczą za wszelką cenę, aby to ukończyć. Czy aż do tego stopnia, że nie widzi stop, tak? Możliwe, że tak, że nie widzi stop. Czyli chcą ukończyć. Dobrze, powiedz mi teraz tak, już na zakończenie naszej rozmowy, jakie są twoje plany dalsze? No obecnie moim celem to jest właśnie obrona prac magisterskich i bardzo chciałbym się właśnie wkręcić gdzieś tam w przygotowanie wydolnościowe, techniczne, siłowe właśnie pod kątem pływackim, pod kątem triatlonu, bo jeżeli tym się zająłem, no to myślę, że warto pociągnąć gdzieś tam temat dalej. I bardzo interesuje mnie crossfit, gdzieś tam ta dziedzina i kiedy pierwszy raz zaczynałem crossfitu, to jako osoba trenująca, pływająca, chodząca na siłownię, podnosząca ciężary, ale jak się spotkałem z jednym właśnie workoutem z Indii, to byłem rozwalony na tydzień w ogóle z treningu. Chodziłem na treningi, ale byłem tak zakwaszony, że to była masakra. No ale faktem tydzień później zrobiłem życiówkę, o którą po prostu czekałem pół roku. Także myślę, że coś jest w tym treningu, jeżeli dobrze się go skonstruuje, dobrze się prowadzi zawodnika. Także myślę, że można zdziałać naprawdę fajne rzeczy. Najbardziej w sumie mnie przestraszył pan Kieres, u którego kupiłem rower i mówił właśnie na temat, bardzo interesował się moim treningiem biegowym. I kiedy dowiedział się, że ja w ogóle nie robiłem długich wybiegań, tylko gdzieś tam pobiegałem sobie 10 km i jeszcze nie miałem w ogóle doświadczenia z półmaratonem, maratonem, to ciężko mówił, że będę miał ciężko, ściany i tak dalej. Taką radą od niego było też, żebym wykorzystał pulsometr, ale skoro nie trenowałem z tym pulsometrem, a potem będę podczas wyścigu patrzył na ten pulsometr, to sądziłem, że oszaleję w ogóle i bardziej właśnie na tym feedbacku będę pracował, na tym, co organizm mi pokazuje. Czyli wszyscy na obozy jeździli samochodami, a ty rowerem, tak? Tak, nawet taka śmieszna była sytuacja, kiedy z Tarnobrzegiem tutaj z UKS-em byliśmy na obozie w Cisnej.
cała ekipa wystartowała autokarem koło godziny 10-11, ja wstałem o 5 rano, wsiadłem na rower i byłem 40 minut przed nimi. Parę osób do mnie przyszło i przybiło piątkę i mówiło, że nie wierzyło, że dojadę. Ile to jest mniej więcej kilometrów? 210 według licznika rowerowego. Ja samochodem jak jadę, to czuję się chyba zmęczony przy takich kilometrach, a ty to zrobisz rowerem, więc pełen szacunek. No tak. No największy ból taki z rowerem to wiadomo przyzwyczaić tyłek do tego siodełka. To jest w sumie największa walka. Bo potem jak już się wsiądzie i się rusza, to... I po paru kilometrach już przestaje boleć, tak? No, po paru kilometrach dopiero zaczyna boleć. To zaczyna boleć. Dziękuję ci za rozmowę, za to wszystko, co nam opowiedziałeś o sobie. Mam nadzieję, że twoje dalsze osiągnięcia będą coraz bardziej głośne i będziesz kiedyś może bardziej reprezentował Tarnobrzeg i tutaj do nas wrócisz. Dziękuję ci bardzo.